Jedziemy dalej, słuchajcie, bo tu się już atmosfera zagęszcza. Zdecydowanie. Dobra. I jesteśmy już pod pomnikiem, tam jakieś w ogóle ofiary są składane. No ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dymy jakieś. Straszne dymy. Tam musimy na rękę wejść. Jak na tą rękę wejść? Jak myślicie? O, tu! No i siup. Let's go. Dobrze, teraz tylko wejść. Gdzie tylko wejść? Co ty gadasz? No, a idziemy do góry czy nie? A to chyba, że tu. Tak? Dobra. Tędy mogę wejść do środka. Wow! Co ty to tak się kolebiesz? Lara, gdzie jesteś? Grobowiec władcy. Prawie mam to, czego potrzebujemy. Będziemy gotowi. Ten ołtarz jest misternie wykonany. To musiał być istotny władca. No to tutaj, kurczę, zaraz pewnie jakieś będą pułapki i mnie zaraz coś ubije. Wpływ Inków jest tutaj oczywisty. No. Grobowiec ostatniego władcy. Sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie i czapla. Co przegapiłam? No nie wiem, co przegapiłaś, co? A kto pytał? Kto pytał? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. O-o. Strzelanko. Tutaj! O! Lara, po raz kolejny ona ci uratowała życie, Lara. Tyś powinna... A, ja już nie wiem. Wisisz jej naprawdę dobrego burgera. Co? Nie! No chyba se żartujecie. Tu dowódca Rourke. Chłopaki, mamy poszlakę. Wysłać grupę po Croft. Co ty robisz? Onuratu! My Summer Cargo na kierownicy. Oczywiście, że tak. Dowódca Rourke. Rourku! Nie. No i Onuratu. Przekaż go Etliemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest równie szlachetna, co krew. Nie odchodź, mów ciągle do mnie. Ta skrzynia będzie cię kusiła. Nie ulegnij. Nie ulegnij. Nie będę! Sami tworzymy przeznaczenie. No i dobry. O. Och, Lara, Lara.
Ciebie to w tym życiu spotykają tylko przykrości. Mogłabyś se normalnie siedzieć na dupie, spłodzić z 5 bachorów jakiemuś fajnemu, kurde, gościowi. Żyć se z rodzinką. Yo, helu chaite chotzil il kun. O kurwa. Lara, 102 metry. Co? Zdziwieni, nie? Że karabin zamiast, kurde, łuku. Zdziwieni? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Laili to polecie. Tu men wejantin wetel kukulkan. Kurde, kask mi spadł. Coś się zbugowało. Tanulakin tiko ob kukulkan. Nie mam na to miejsca. Dobra, idziemy stąd. Mogę już stąd iść? Johna, gdzie jesteś? Jestem na nabrzeżu. Widzę cię. Hej, jestem prawie gotowy. Już tam idę. Stary, czym tyś przepłynął? Słomianą łódką? Unuratu nie żyje. Johna. A gdzie Unuratu? Zaatakowano nas. Zginęła walcząc z trójcą. O nie. Tak. Idzie. Gdzie moja matka? Daj mu ten naszyjnik i... Ona walczyła dzielnie. Ale to amulet władcy. Teraz należy do ciebie. Ona była... wojowniczką. Zaćmienie już blisko. Jak nie odtworzymy słońca... Zdobędę skrzynię. Nie pozwolę, by sekta dotarła do niej pierwsza. Zacznijcie przygotowywać komorę gromu.
Królowa dokładnie, Illuminati tutaj. Żyła z nami. Uczu, pomóż im z łodzią. Uczu, gotować się do walki. Rebelia musi wygrać. Rebelia! Wraz ze skrzynią. No i dobre. Dbaj o siebie. Będziemy gotowi. No to co dalej? Wrócimy do Kugłakiaku. Przegrupujemy się i zobaczymy. Dziwne ścinki ma dźwięk czasami. Przebrali się w końcu. Dziwny różaniec, nie? Wszystko, by znaleźć znów zagadkę. No widzisz, babo, przez ciebie ludzie giną. Może sieć na dupie. Serce węża jest w pucharze w pobliżu kamiennych twarzy. Cóż, lepsze to niż nic. Być może tak. Trzeba znaleźć skrzynię i skończyć to. Co to jest? Jeszcze tego im brakowało. Yeah! Ty, kto to jest? Ty, co to było? To była Lara przez chwilę? What the fuck? Ona wyglądała jak jakiś upiór. Gdzie jest ten Johna, no? Mam ją tutaj. No nie. Nie ruszaj się. Ale spróbuj. Nvidia Hairworks jak działa. Co za tyłek? Świn tu ku. Ręka wykręcona jak Paul Stekena. Zostaw ją. No i poszło. Zobacz tam. Znowu kolejni. Ale się błotem nie umorusałaś, no. Macie coś? Nadal nie jestem w 100% przekonany, że ta skrzynia w ogóle istnieje. Umorusaj się błotem teraz, o, elegancko. Macie coś? Czysto. Chodź, spójrz na to. Jak predator jestem teraz. Co jest, szefie? Nie mogę się doczekać widoku tej skrzyni, o której tyle słyszałem. Dobra, po raz ostatni. Wydaje mi się, że szukaliśmy tu, tu i chyba tu. Też to pamiętasz? Czy to ważne? Jak za pierwszym razem coś przegapiliśmy, trzeba... A, po mnie! Co, widzę nieprzyjaciela! To ty! Nie strzelaj do mnie, jestem niewrażliwy! Tylko na tyle cię stać?
Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. No i dobre. Ale fajna Lara, brudniutka. Czemu do chuja ciągle szukacie tej skrzyni? Lubicie takie? No bo doktor Dominguez... Mam w dupie Domingueza! Znaleźć i zabić Larę Croft! Widzieliście, jak skoczyłem? Jak pantera. Znaleźć Larę Croft? Niby jak. Jesteśmy rozproszeni jak cienki sik na wietrze. To była operacja badawcza. Rozproszmy się i zróbmy, co się da. Ja sprawdzę w tamtej okolicy, ty zostań tutaj. Nie do wiary, jak szybko zmieniają te parametry. Co? Cichutko. Chodź tutaj. Powolutku, nic się nie dzieje złego. No i leż sobie. Trzeba sprawdzić każdy cień. Najpierw Dominguez każe nam szukać skrzyni, teraz Rourke każe nam szukać Croft. No i kogo mamy słuch? To nie jest dobry moment na jakiś jebany spacerek. Co teraz? Już sprawdzam. To mi się nie zgadza. To ci się już zgadza. Gramy dzisiaj w PUBG, teraz jak się pyta? Grałem rano trochę. Znaczy rano, no na początku live'a. Nie będę miał dzisiaj czasu, żeby zagrać razem już, wiesz? Dzisiaj mam trochę taki popieprzony harmonogram. 21 grudnia roku 1603. 1603! Od wyjścia z cenotę Lopez był zamyślony. Ja prowadziłem. A kiedy obejrzałem się w kierunku miasta, odezwał się wreszcie i kazał nam stanąć. Następnie, nakazawszy mi ślubować milczenie, wyjawił mi tajemnicę, którą w sobie nosił. Tej nocy nad rzeką spotkałem się z władcą. Wyznałem mu, kim jestem ja i kim my jesteśmy i jaki jest prawdziwy cel naszej wizyty. Utuczeni przywódcy trójcy, którzy przez politykę nie znajdują czasu nawet na poranną modlitwę, nie zasługują na skrzynię. Uzgodniliśmy z władcą, że skrzynia będzie bezpieczna tylko wówczas, kiedy ją zabiorę, wywiozę daleko stąd i ukryję, dopóki ktoś z królewskiego rodu Paititi, wybraniec, nie przyjdzie śladami pozostawionymi przez przodka i jej nie odnajdzie. Zrzuciwszy z serca ten ciężar, Lopez obrócił się na pięcie i ruszył w głąb dżungli. Tak było. Nie zmyślam. O cholera. Wszystkie oddziały, raportujcie. Kardynał 2, wszędzie czysto. Co się dzieje? Oberwaliśmy falą wstępną. Oddział Kappa? Oddział Kappa? Tu kardynał 2. Mamy szkody po wstrząsie wstępnym w Juliet 3. Osuwisko zniszczyło pomocniczą platformę bomb. Pożarów nie ma. Powalone drzewa całkowicie zatarasowały drogę do Kilo 2. Co do diabła? Co ja tu w ogóle robię? Co ja tutaj robię? Unuratu zginęła. Unuratu zginęła i ty tu. Boże, Boże, jeśli coś mi się stanie. Do diabła. Do diabła! Jestem przerażona! Dobra, wezmę jej lepszy strój, co? Taką chcecie Larę? Podoba wam się? Taka bardziej? O, taką panterkową byście chcieli, co? Świntuchy. Taką tygrysicę weźmiemy. Witaj, Laro. Kto mówi? Podejrzewałem, że podsłuchujesz moją łączność od czasu Meksyku.
Rourke. Rourke. Dowódca Rourke. Rourke. Podsłuchiwałaś mnie, a teraz ja podsłuchuję ciebie. Kolejny wstrząs. Jak się czujesz ze świadomością, że odpowiadasz za wszystkie te kataklizmy? Za całe to cierpienie? Widzicie, jakie to są wiem, rzeczy? Co robiłam. Twój wyraz twarzy, kiedy Dominguez ci powiedział... Ale musiałaś zdobyć ten sztylet i już, prawda? RTX jest lipny? Chłopco, tutaj gada głupoty. Wysunięty posterunek. Croft kieruje się na was. Znajdźcie ją. Croft prześlizgnęła się ludziom z plaży pod nosem. To się nie może powtórzyć. Powinniśmy przeczesać teren. Coś ciekawego w nowym transporcie? Załóżcie termowizory. Idę na szpicy. Idę na szpicy. No dobrze, idź. Chłopcy, na szpicy pierwszy zginie. Cholera. Fałszywy alarm. To tylko jakieś zwierzę. Ej, te światła zaczną działać, czy co? Nigdy ich nie włączę, jak nie przestaniesz mi dupy zabracać. Skąd nagle taki pośpiech? Rourke powiedział, że Croft tędy idzie. Niech to szlak. Patrzcie, dobra, co zrobimy. Pośpieszę. Patrzcie. Mam kontakt! Ała! Ty dobrze możesz się poddać! Zabieram ją! Walczaj! No chłop! Zostaliśmy tylko ty i ja! Ty, gdzie mam łuk? Gdzie mam wszystko? Gdzie ona jest? Tutaj! Już po tobie! Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Użyjcie gogli do cholery! Znajdźcie ją! Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Widzisz co kogoś? Jest? Gdybym widział, już bym strzelał. Taki. A to tamte są za małe? Nie. Ja otworzyłam na podruchowo, dlatego. No, ale ja je kupiłem tylko bo te dla mnie, bo tamte... Wiesz. Tamte są twoje droższe w ogóle, bo są nitrylowe, są z lepszego niż z lateksu. Znaczy, lateks jest po prostu dla tych... Dobra. No dobrze. A ile kupiłeś? To potem ci powiem. Dobra, słuchaj. No. Co? Czemu? Nie, ja to w tej torebce tam. Weź śmieci ze sobą, jak wychodzi z domu. Dobra. No chodź tu, Rourke, no. A wy jesteście uczuleni na lateks? Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś Dzika. Pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rourke'a. Co teraz? Zajmę się tym. Coś jest nie tak. Nie było czego szukać. Tak. Wykombinuję. No granat! Cel namierzony w mojej pozycji! Trzymaj się przy linii! Długo już nie ma. Poczekajcie chwilę. Hej, Ralf. Dobry wieczór. No bo ja nie mam broni, ja mam tylko to, nie? Ona nie ma czym strzelać. Widzisz kogoś? A nie mogę rzucić gdybym tym nożem? Widział. Croft jest moja.
Co jeśli się chowają? Jeśli nic... To jest grane, ja nic nie widzę. Halo, z pierwszej osoby ta gra jest? Od kiedy? Równie dobrze, możesz się poznać. Ruszam na nią. Proste. To żaden wstyd! Co nie? Wymazała się błotem! Nie no, masakra jakaś no! Co to ma być w ogóle? Wymazała się błotem, gościu, kurde. Co cię to obchodzi, jak ja chodzę umalowana? Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Widzisz kogoś? Gdybym widział... No i widzisz. To musi się skończyć. Co teraz? Dobry? Czemu ja nie mogę od nich tego, kurde, pozbierać tych... Tu się dzieje coś podejrzanego. No, coś podejrzanego. Chłop, co wymyślił? Nic. Pusto. Aha. Nic. Tak właśnie myślałem. Przyjąłem! Dave! Wszędzie czysto. Przyjąłem. Zachować gotowość. Nadal tam jesteś? Mamy straty! Zapłacą was! Wydopiam stąd! Obsuliście mi fryzurę, frajerzy! No co jest?! Skakuj tam! Trafienie potwierdzone! Dobra robota! Hej, Ralf. Dobry wieczór, Sam. Zabezpieczenie przed uciekaniem. Widzisz kogoś? Gdybym widział... Croft jest moja. Dobra, chłopie. Nie jaraj tych szlugów, gościu, palenie zabija. Kurwa, co? Stwierdzone trafienie, jesteś tylko jedna, co ty możesz? Ja ci już prawie nie zachowałem. Gówno mogę. No ale niestety nie wskoczę tam, bo jest zabezpieczenie przed wejściem, jak we mnie strzelają. Trafienie! Nadal żyję! Zasłaniaj! Muszę przeładować broń! No nie, no masakra jakaś totalna kurwa. Może po prostu mam przejść. No muszę patrole przejść, no. Hej, Ralf. Kurde, nikomu nie chcę tego robić, masakra jakaś. Przedłużanie gry sztuczne w ogóle. Jak ona to robi? Kolejni dobrzy ludzie zginęli. Znów ta przeklęta Lara Croft. Musimy ją załatwić. Spokojnie, damy radę. Tak? Jesteś pewien tego nowego sprzętu? Nie, ale jestem pewien Rurka. Rurku! Skądż jarać, to chodzisz tutaj. Croft jest moja. Dobra, dwóch ich trzeba udupić i tyle.
Patrzcie, jak to się robi. Nie, ty to tak się... Jakby szukanie czegoś po cienku w tych ruinach. Widzę nieprzyjaciela! No i kurde, mol! Co za gówno! Czekaj, moment! Chyba zwiała. Trzeba ją znaleźć! Byłaś! Zakończmy to! Wróg w rejonie! Jaki jest najlepszy symulator jazdy, żeby nauczyć się jeździć? Które City Car Driving, to jest to, co zdaje się prawo jazdy. To jest bardzo taki realistyczny. Laro, nic ci nie jest? Czy to było trzęsienie ziemi? Jestem blisko rafinerii ropy naftowej. Wszystko tu wybucha! Nie, Johna! Zwolnij kanał! Że co? Oni podsłuchują! Dobra. Znajdę cię! Aż w końcu znajdę... Jestem coraz bliżej. Ale ładnie oświetlone tu jest. O. Łuk jakiś stoi. Będziemy mogli go wziąć. To przepis na środek halucynogenny. Czasami używany podczas wojny. Ashuayaha? Mama Jaska Ashuayaszka? Ayahuasca. To powinno pomóc. Jeśli posmaruję nim strzały, być może zapewni mi przewagę podczas walki z trójcą. Terror... Co to było? Terror Jaguara. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Powtarzam, Croft do was idzie. Jezu Chryste. O, Laro! Pokażcie mi jej zwłoki, a cały oddział trafi jako pierwszy na szkolenie na diakonów. Bez odbioru. Słyszeliście? Do roboty! Tym razem na pewno nie. Dostał... Nic ci nie będzie? Zostawcie mnie, skurwysyny!
Halucynogenna strzała i strzela do innych teraz, patrzcie. Jezu. Ale Rambo! Croft nie ma szans. W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg się znajdzie. Sprawdzę. Może jeszcze pomóc ci? On zaraz oszaleje, patrzcie. Oszalał chłop. Kurwa! Jest! Odbiło mu! Co tu się dzieje? Kompletnie oszalał! Co? Co za pierdolę? Dobra. Croft może się tu pojawić. Bądźcie czujni. Kurde, Dead by Daylight. Dobra. Dobrze. Mamy tu akurat satelitę. Hej, ktoś widział Luisa? Mam już dość tego bajzlu. Chwila, sprawdzę to. Baza, mam tu coś, dam znać. Nie dawaj znać, gościu. Nie było czego szukać. Wychodzi na to, że jesteśmy... No, inaczej nie da się stąd wydostać. Szkoda, że dawno będzie trupem, zanim dotrze aż tu. Mam gdzieś, kto ją zabije. Musi zdechnąć. Skoro inni nie powstrzymali, to jak my damy radę? Cel namierzony! Przy mojej pozycji! Już idę! I zaczynam planować! Jestem za tobą! Przeliczyłem się. Oddział Tau. Croft kieruje się w waszą stronę. Teraz zróbmy to na szybciej. Croft do was idzie. Jezu Chryste. To on oszalał. Wyglądasz okropnie. Zabiję was wszystkich! Jezu! Co się kurwa? Odbiło! Jezu! Tygrysi skok! Gdzie nasze wsparcie? W bazie w ogóle mnie nie słyszą. Tylko to postawimy, to zaraz zasięg... Kiepsko wygląda. Widzę wroga! Znowu mam cel! Zabierz sobie strzały.
idziemy dalej. Cześć Dawid, dasz umba na swoim kanale z góry dzięki Kaniusek. Na Discordzie takie rzeczy musisz pisać. Johna? Johna, odezwij się, proszę. On nie odpowie, Laro. Co? Nie żyje. Możesz dodać swojego przyjaciela Johna do listy osób, które przez ciebie zginęły. No, no, graj teraz na sumieniu. Pierdol się, Rourke. O! Jeśli chcesz zabrać zwłoki, znajdziesz je w rafinerii. Idę po ciebie. Johna nie żyje. O, ty chamie. Ten kask jest ozdobiony pawimi piórami i jak się zdaje, podobizną jaguara. Ty, faktycznie, zwykły kask roboczy? Kardynał 2, cel namierzony. Szlak! Dobra, skacz na linę. Na pozycji, otwieram ogień. Wysadzić zbiornik! Wuhu! Wow, nie zdążyłem. O, cholipka! No ja nie wiem, gdzie iść, ty! W lewo, w prawo. Ładna. Jeszcze raz. Muszę popróbować, bo nie ma w lewo, w prawo, nie ma gdzie wskoczyć po tym. No nie. Będziemy się teraz bawić. No, o co wam chodzi, kurde? Zrobiliście taką mapę, że nie wiadomo, gdzie w ogóle iść. No, o co wam chodzi? O co? Gdzie mam wskoczyć? W lewo, w prawo, do góry? Nie mam. Nie mam. No co? Gdzie? Tu, tu? Nie mam liny, no. Na tej róże będziesz teraz fikumiku robić. Widzę ją, na górze. O, cholepka! Ale to jest bajka fajna. Helikopter. Kardynał 2, masz pozwolenie na otwarcie ognia. Przyjąłem. Pocisk odpalony. Zrobię. Sprawię wszystkim zawód. Ale tsunami nadchodzi.
a to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Jestem jedyną osobą! Jedyną osobą, która co? Przez ciebie zginęło tyle osób, a ty dalej coś chcesz robić? Jak Rambo. Narodziła się nowa Lara. Zrobię zdjęcia sobie, o. Minus 600. Dawaj! Gdzie jesteś? Trzymajcie! Kardynał 2 wraca na waszą pozycję! Dobrze ci! Tak jest! Nie strzelać na oślep! Tak ma być! Znajdę cię! Nie ukryjesz się przede mną, Rourke. Już kurwa po tobie. O, Rourke, idę po ciebie! Winters, Croft jest twoja! Baza, tu kardynał 2. Posiłki na ziemi. Jezu Chryste, musimy ją zatrzymać! Tu kardynał 2, dostaję odłamkami. Zmieniam pozycję. A was pieprzej. Rourke wyjechał, ale zostawił ci prezent. Nic jej nie zostało. Będzie bolało. I to bardzo. Cholera! Kardynał 2! Nie możemy kolejny raz tak oberwać. Dostali. Mayday! 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 Kardynał 2, spada! Mayday! Płakusiarz. On żyje, a mu się to wydaje pewnie. Ale się to halucynuje jej się to. Nażarła się. Prawda. Damy sobie radę. Chodźmy. Dokąd teraz? Chodźmy stąd. Nie wiem dokąd, Johna! A wskazówka? Serce węża. To on już jest prawdziwy, czy on nie jest prawdziwy? Ja już nie wiem. Serce węża jest w pucharze, w pobliżu kamiennych twarzy. Jakiego rodzaju puchar masz na myśli? To jest jakiś kielich? Kielich nie jest w stylu Majów. Poczekaj. O Jezu, jej coś świta! Mam to! To nie jest majańskie. Wskazówkę pozostawił XVII-wieczny misjonarz. Andres Lopez był jezuitą.
A wąż w kielichu jest symbolem świętego Jana. Poszukujemy chrześcijańskiego, świętego miejsca. Jak kościół świętego Jana? To dość popularna nazwa. Kościół w Radzionkowie. Wiele jest takich. Jan, ale nie kościół. W takiej odległości od Paititi. Dalej, chodźmy w tę stronę. Możemy wyjść i pogadać z ludźmi. Okej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No i tam żeście rozwalili, tylko całą fabrykę zabili 200 osób. Wszystko jest gites. Under control is everything. Proszę, jest. Kościół w San Juan. Rozdzielmy się. Ja poszukam śladów Lopeza. Popytam trochę. Może się czegoś dowiem. I muzyczka sobie gra. My w panterce. Dzieci se skaczą, no i w kościele się musimy dowiedzieć zaraz, jaka to zagadka, znaczy co z tym kielichem i z tym wężem, nie?